Czasami pytacie mnie, czy moje ekspresy wracają w ramach reklamacji znowu do naprawy. Obecnie nie. Tak się nie dzieje, ponieważ już serwisuję maszyny głównie zakupione w Primo Cafe. Czasem ktoś do mnie jeszcze przyniesie taki ekspres, jak mam troszeczkę więcej czasu, to go wezmę, a już wysyłkowo na pewno nie. Wysyłkowo realizuję tylko maszyny kupione w Primo Cafe, co też jest łatwiejsze w serwisie, bo moje maszyny są zwyczajnie serwisowane przeze mnie. Są to maszyny, nie wiem, 3-letnie, 5-letnie, 20-letnie, prawda? No różne są to ekspresy, ale maszyny swoje się łatwiej zwyczajnie serwisuje, bo po kimś jest trochę trudniej, generuje to więcej czasu. Tutaj mam ekspresikę na 8 na serwisie. Fajne jest to w mojej pracy, słuchajcie, że mogę sobie na przykład zrobić zupełnie za darmo, patrzcie, kawę na wasz koszt. I to jest super. Ha. Często macie w łynkach kawę, nie ukrywam, że korzystam sobie z niej. Proszę bardzo, wasze zdrowie. Kawka tutaj firmy z Gliwic. Właściwie jest firma z Gliwic tego ekspresu. Ekspres jest w trakcie serwisu oczywiście. Ale po co jest ten film? Ten filmik nawiązuje do poprzedniego ekspresu, który serwisowałem, a mianowicie film na temat Jury J6. Ekspres jest tak zadbany, że aż postanowiłem nagrać film. Króciutki, ale jednak. Zapraszam. Dzisiaj na stole serwisowałem Jura J6, najładniejszy ekspres w ogóle z całej palety Jury, jaki był produkowany. Rok produkcji 2019. Tutaj Wam pokażę moduł zaparzania po 4 tam latach. Tak wygląda, popatrzcie. Jeszcze go nie wyciągałem. Czasem pytacie, jak wygląda taki moduł po iluś tam latach. Tak? Tam na ściance troszeczkę widzicie pyłu kawowego, to nie szkodzi. Tak wygląda taki moduł. 3/4 zabiera ekspresu tak naprawdę, bo to jest serce maszyny. Nie jest brudny, trochę zapylony, wiadomo. Tutaj też troszkę zakurzony, a popatrzcie, obudowa od kurzu, ale generalnie wszystko jest elegancko, także go wyciągam. I co? I konserwacja jak zawsze. A potem napiję się kawki. Ekspresik przeszedł procedurę serwisową bardzo fajnie. Żadnych uwag do maszyny ogólnie nie miałem. Jedna taka blaszeczka wyczyszczona dodatkowo, która jest w ekspresie, to jest blaszka, jak wkładacie ociekacz, no to wtedy potrafi na przykład nie łączyć czy coś, bo jest zabrudzone było. Wyczyściłem oczywiście wszystkie części standardowo w ekspresie, wymieniłem te, które się wymienia profilaktycznie. Mimo że ogólnie nie było takiej potrzeby, bo ekspres jest świetny, bardzo zadbany. Po 4 latach wygląda, spójrzcie, jak po prostu jakby był ze sklepu. No. I tutaj duży szacun, no i podziękowania dla pani Beatki z Pabianic, która dba o ten ekspres, nazywa go Śnieżynką, uwielbia tą maszynę. Był to jeden z najładniejszych ekspresów tak naprawdę Jury, model J6. Jedyne co, słuchajcie, to tutaj dostęp do kawy był dosyć kiepski, bo z tyłu się to otwierało taką klapkę i tu dopiero był wsyp z tyłu kawy. Był taki minusik, ale pokrętło szklane wyboru kaw pośród na niebiesko. Ociekasz też tu był szklany. Także to były bardzo fajne ekspresiki. I teraz następco J6 jest model J8. No to co, pozdrawiam jeszcze raz panią Beatkę z Pabianic. Ekspres już zakończyłem procedurę jakby serwisową tej maszyny. Już go zaraz chwilkę pakuję, elegancko wszystko jest wyczyszczone. Części z protokołem serwisowym i z fakturką wędrują do pani. Jutro ekspres u pani. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, którzy oglądają mój kanał. Pomyślałem sobie, że wiem, że to jest tak właściwie filmik o niczym, no ale czasem wklejam takie filmiki, żeby pokazać, jak ładne mogą być ekspresy, jak zadbane po prostu, jak nowe, jak dbacie o te maszyny. Także wielki szacun dla was widzowie, że dbacie tak o te ekspresy, że się nimi cieszycie, że zobaczcie, po 4 latach pani jest nadal zachwycona tym ekspresem i nie zamierza go absolutnie sprzedawać. Pozdrowionka, Primo Cafe, hej!